Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w Bloodborne. Lecimy po nasze tętnienia. Nie, serio, w tym odcinku mam nadzieję, że uda mi się zrobić tą lokację, bo już słońce nie bije w mój ekran, zrobiłem sobie totalną ciemnię. Musiałem po prostu jeszcze ustawić pod oknem krzesło i powiesić na roletach szlafrok. Nie, serio, po prostu teraz już widzę wszystko, jest zdecydowanie lepiej. No to tak, najpierw tego. W klasyczny sposób. Chyba najlepszy z możliwych tutaj na niego, autentycznie. Dobra, takie poczwórne combo nie. Bardziej trzyciosowa wersja. Albo trójciosowa. Kurde, dobra, no to już zaczynam od Invade'a. A nawet wiem dlaczego, bo długo czekałem tam wewnątrz. Oczywiście musiałem czekać, aż materiał się wyeksportuje. No i jeszcze poszedłem sobie zapalić. Stopatrola. Pomachajmy najpierw, trochę kultury, tu jestem. Bym się ukłonił, ale nie mam jeszcze tego. No to okej, okay. Pyk, jesteś gotów? Jesteś gotów, no to dzień dobry. O kurde, jaki to ma zasięg? No, to by musiało wejść. Czemu nie weszło? Jakim cudem to nie weszło? A w ogóle moment, jak teraz zginę, to stracę swoje tętnienia. Dobra, to ładnie weszło. No kurde, no widzieliście, byłem daleko od tego. Ale widzę, wszyscy się leczą na potęgę teraz. W tej części. W Dark Souls tak nie był. Inna etykieta zupełnie między graczami. Ej, a to był mój cios, który wszedł, nie twój. Jaj, podwójnie nawet się uleczył, no nie wierzę. Aj, pójdzie się uleczyć, wiedziałem. No do momentu aż wszystkich fiolek nie wyczerpię, no co za koleś. Zwykły, kurde, troll się okazuje. Ale bardzo chcę mi ripostę zrobić. No teraz muszę troszeczkę bardziej z atakiem ruszyć na niego. Dobra, zarąbaliśmy sobie po fiolce. Ja, no będziemy się leczyć tak do pełna? No patrzcie to, jest walka od początku. No ale to weszło. I to też. Co to za leczenie się, kurde. Grać, a nie walczyć. No to jest piękne cięcie. Koniec. Tak jest. Trzecia walka, trzecie zwycięstwo. No kurde, doświadczenie robi swoje. Chcieliście PvP w Dark Souls? Sorry, nie nagrałem, ale macie w Bloodborne. Trollsfoot nie żyje. Is dead. Znaczy is dead, a nie izdechł. Choć tak też można powiedzieć. Bo to była nieładna walka dosyć. Takie leczenie się co chwilę. No ale znając już modus operandi mojego przeciwnika, mogłem po prostu... O kurde. Mogłem po prostu nie pozwolić mu na to, żeby się leczył wciąż. No jakie szczęście, że ten twój atak jęzorem nie zmieścił się. W odpowiedni hitbox mnie nie trafił. Dobra, hunterów nie ma. I teraz tak, gdzie ja padłem trupem? A, znowu zostałem trafiony, kurde, kamieniem. Dobra. Czyli tak, tu tam na górę już nie ma co się udawać. Pójdźmy od razu tu. Co jest, kurde, to gdzie on jest? No tu jest baba z dzwonem. I ją chcę dorwać. Choć tu jest coś, co wygląda szczerze trochę jak boss. Przynajmniej wyglądało w pierwszej chwili. Ale to wygląda jak hunter. Nie, to nie jest przecież hunter, w żadnym wypadku. To jest nasz robaczek. O kurde, trujące, trujące. Bierz i uciekaj, bierz i uciekaj. Dobra, nara, nara. Ale nie, serio, teraz architektonicznie mi się tak pokićkało, bo nie wiem, jakim cudem to jest możliwe, że tam, tutaj przechodząc górą i skacząc na drugą stronę i później spadając w dół, to mamy zupełnie coś innego. No bo tak przecież było, prawda? A tak, moment, tutaj dopiero przechodzimy Bajoro. No nie, no moment, dupa, przecież to nie tutaj. To tam na dole. Nie, czyli jedna wszystko jest spoko, tylko ja się okazałem po prostu niezorientowany w sytuacji debilem. Sorry. No czasami tak bywa, no nie można cały czas brylować inteligencją i maksymalną spostrzegawczością. No i teraz możecie zadać sobie pytanie, co ja byłem zapalić? Nie. Nie to, co mogliście sobie pomyśleć w tym momencie, jak o tym wspomniałem. To był zwykły szluk. Bez naturalnego, specjalnego, zielonego wkładu.
Choć mentolowy był akurat, tak się złożyło. Ja, dobra, żebym nie dostał kamieniem w łeb teraz. No nie wiem, czy to on się zrespawnował wtedy? Nie, no raczej na pewno nie. O kurde! No już myślałem, że po prostu przydzwoni tym kamieniem w glebę. Uuu, dobrze, że jak podnosi ten kamień, to po prostu musi nim rzucić. A nie może nim uderzyć, bo to by był mój zgon. No dobra, ale skoro już to wiemy, no to nie pozostaje nic innego, jak go zabić. No, odzyskaj coś. Ech, kurde. No mało fiolek mam przez tą walkę z trollem. Ale okej, gdzieś tu... Tam właśnie padłem trupem i to on rzucał z drugiej strony, nie wierzę. Ale dobra, tętnienia już mam odzyskane. Więc teraz tak, tego wyciągnijmy. I idziemy ulepszyć. Chodź moment, zeskoczyłem tam na dół, o kurde. Uuuu! Czy jestem w stanie jeszcze wydostać się na górę? Na szczęście tak, ale dobra, tego jednego jeszcze machnę. Sobie. Chodź, 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 chodź. No kurde, tutaj też jeszcze rzucasz? Ja to byście mogli dać znać jakimś dźwiękiem, no totalnie się nie spodziewałem tego. A mogłem tam wstać. No, jeszcze z dwa. Wejdą, a może trzy. Kurde, nie lubię tej formy, nie lubię tej formy. No. Uff, nareszcie masz karo. Ale bardzo często zostawiają klejnoty w kształcie sierpu. Czy ja mam jakąś broń, która takich klejnotów potrzebuje? Kurde, nie wiem. Nie, ale serio. Mam nadzieję, że ta latarnia... Mimo tego, że to jest inne miejsce niż... O kurde. Tego nie widziałem. Bo rozejrzyjmy się. No jasna cholera, wygląda pięknie. Nie, ale w ogóle ten... miejsce to jest dziwne, powiedzmy, bo w dziwny sposób się bardzo dostałem tutaj. Najpierw przenosząc, teleportując się, a później wchodząc w drzwi po prostu. Które też mnie przeteleportowały. Więc mam nadzieję, że będę mógł się tutaj za pomocą tej latarni, tak typowo po prostu, jak do tego mnie już gra zdążyła przyzwyczaić, że będę mógł się dostać ze snu trapiciela z powrotem. No albo przynajmniej znowu tam wcześniej lokację, tą wewnątrz budynku, ciemną bardzo, może ciemną dla mnie tylko, nie wiem jak to w nagraniu wyszło, ale mi wtedy jeszcze słońce biło w ekran i było naprawdę strasznie ciemno. Chciałem użyć epitetu na K, ale zapomniałem, że tutaj, na tym kanale, moją domeną jest materiał totalnie bez wulgaryzmów. No ale to była właśnie jedna z takich sytuacji, kiedy wulgaryzm byłby na miejscu w rozmowie towarzyskiej z rówieśnikami, ale z osobami starszymi już nie. A może taka osoba wśród was jest, ale też poza tym z dziećmi też się nie rozmawia, mówiąc K i H i cały czas w ten sposób, prawda? No właśnie. Po co uczyć takich rzeczy? No ale czołówka polskiego YouTube'a jakoś nie ma z tym problemu, żeby klnąć niczym szewc w materiałach swoich. A dobra, no po to ja jestem. Tylko spójrzcie na oglądalność. Spójrzcie na takiego, nie wiem, Reziego i Samu czy innego. No, no właśnie. No i macie odpowiedź. Nie zawsze to, co jest dobre, się dobrze sprzedaje. Zabrzmiało trochę arogancko, piecho. No ale chyba część z was się ze mną zgodzi. Very well. Let me... Kurde, tylko jeden? Spodziewałem się dwóch, a w sumie wiem czemu, bo jedno ulepszenie za 20 tysięcy już. Umiejętność. Czy siła? Nie, dobra, umiejętności. Za bardzo z tyłu zostały. Trzeba przybliżać wszystkie statystyki do 20 teraz. No, oczywiście oprócz zabarwienia, bo z tego totalnie nie korzystam. No dobra, za resztę zobaczymy, czy coś mogę ulepszyć. Ewentualnie może kupić. O, nie, miecz mu odwrzyć. Dobra, może jakiś klejnocik będzie lepiej pasował. Ale najpierw broń podstawową sprawdźmy. No wiem, że w ekwipunku mam przedmiot, który mógłbym rozwalić. A później zobaczyć, czy klejnot z niego będzie mocniejszy od tych, które tutaj mam do wyboru. Ale szczerze, no już troszeczkę wtopiłem z tym właśnie krwawym klejnotem. No bo niestety uzyskanie go kosztowało mnie sidequesta. Mała dziewczynka potrzebowała chyba tego właśnie przedmiotu, broszki, po której rozwaleniu dostałem ten klejnot. Ona potrzebowała tego przedmiotu jako ostatecznego dowodu, że jej matka nie żyje. No i widzicie, no niestety, nie ma postać, musi się posługiwać takimi właśnie symbolami, no jakby... Mój koleś Piechol w Bloodborne normalnie gadał, to by jej po prostu powiedział: ej, wiesz, no sorry, ale rozwaliłem twoją broszkę, ale znalazłem ją wcześniej przy zwłokach kobiety, to pewnie była twoja matka. Sorry.
No. Więc jesteś sierotą, nie wiem, wysłać cię do kapliczki Oedona, czy do kliniki Josefki. Ja właśnie, u Josefki jeszcze nie byłem. Zobaczyć, jak się kurtyzana sprawuje. Czy w ogóle żyje? Może mi wreszcie drzwi otworzą tam. Nie wiem. Nie, dobra, nic za czerwony klejnot nie zamienię sobie, bo wszystko jest gorsze. Kurde, czemu na ostrze miłosierdzia wreszcie cały czas jeżdża? No, musi być coś lepszego, no przecież dużo ich wpadło. Ale może nie ten rodzaj. A no właśnie. No, 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 tutaj. No. No, wam powiem. No to jest plus 84, a tutaj plus 33. No różnica jest duża, choć tutaj do ataku tajemnego daje więcej. Tylko, że ja w tajemnym mam mniej niż mam w sile. A to właśnie na to się przekłada, z tym się skaluje. No dobra, to skoro tutaj nic nie mogę więcej zrobić, no chyba, że do ostrza miłosierdzia coś zmienić, choć nie używam. Jak zauważyliście. No ale co, no widzicie, jak dobrze mi idzie tą bronią, przecież no potworki raz, ścięte, wszystkie. No dobra, większość. Ale teraz tak, no jeszcze gracze. Gracze też nie lubią tej broni. Widzieliście, no gościu walczy o tym mieczem przed chwilą, który ja chciałem sobie kupić za 20 tysięcy i no i nie spisał się dobrze. No bo być może koleś posługiwał się nim po prostu nieumiejętnie. A ja tak jak wcześniej wspominałem na samym początku, no mam obcykaną już tą halabardę / topór. Więc czemu ją kurde znowu sprawdzam? Teraz właśnie miałem miłosierdzia sprawdzać przecież. Tu chyba coś lepszego było. Nie, jednak nie. Dobra, a za ten? No i cholera, to już można rozważyć. Tam mamy 6 więcej w tajemnym, tutaj 5 i 4. No nie, jednak bardziej skaluje z siłą. Ale może... Bo to jest broń właśnie... bazująca na tym. A nie, sorry, to na umiejętnościach! Takie buty, dobra. No to umiejętności trzeba rozwijać w dalszym ciągu. Dobra, wrzućmy. No może... Nie, jednak... Może tu mam coś lepszego. No przejdźmy to jeszcze raz. Nie, chyba wszystko ok. Nie, stąd, że się tak ociągam. Ale już lecimy z powrotem, już lecimy. Musiałem to w końcu zrobić, no bo naprawdę już długi, długi czas. Moja postać nie zaznała ulepszeń. Ale właśnie, moment. Przez długi, długi czas nie zaznała ulepszeń. Jak co, co... Moment, no nie. Ja kupiłem, nie sprzedałem? No to dobra, to już jest teraz totalnie nieopłacalne. Chciałem je sprzedać i może jeszcze jeden level sobie wrzucić. Bo przecież mam jeszcze... Chyba mam. Tętnienia do użycia później. Nie, nie mam. Użyłem. Dobra, to okej, dobra. No nawet się dobrze złożyło. Choć w sumie nie, bo... Zakup 20 pocisków to jest... kiepskie wydanie pieniędzy. Masz coś nowego do powiedzenia? About the god, but czyli cały czas o tej miłości, ale to miło usłyszeć zawsze. Isn't that how you've made me? Oh, I love you too, babe. Ale teraz właśnie, ktoś na grobek mnie zaprowadzi. W wybrane miejsce. O, ten! I budynek Auli i granica koszmaru, wszystko tu jest. Przebywanie na powierzchni? Co? O nie, tutaj to samo. Nie, myślałem po prostu, że... Tu jest ukryta w jakiś sposób, że tu jest ukryty sens gry. Linia fabularna, że tak naprawdę, że to co mi się wydaje, że jest snem, jest tak naprawdę prawdą. A w ogóle i tak przecież to jest mega turbo dziwne, jeszcze nic nie wiemy tak na dobrą sprawę. Dobra, wracamy. Trzeba lokację skończyć. Więc przygotujmy się na kolejne inwejdy. Będziemy najeżdżani, chyba że tą babkę z dzwonkiem faktycznie uda mi się szybko zabić. Ale czy to już jest pora na omijanie przeciwników? Pewnie, że nie. Trzeba z głową to robić. No dobij go! Aha, sorry. No słyszeliście pewnie dźwięk, który oznaczał, że mogłem mu finishera zrobić. Ale on już ma chyba za mało zdrowia, po prostu. On już umierał. A na martwych po prostu takich rzeczy się nie robi. No nie wypada. No ale i tak... Mówię, czego to nie wypada, a tak naprawdę nie czekam, aż oni wstaną, żeby walczyć jak równy z równym, ale to bestia tylko przecież. Nie człowiek. Ale może kiedyś to był człowiek. Choć w sumie... Wydaje mi się, że Wiarnam tylko jest plaga. A to już jest jakiś koszmar. To jest jakiś, nie wiem... Równoległa rzeczywistość. O kurde! Tego jeszcze nie widziałem. No zaskoczyłeś mnie.
I za to należy ci się szacunek. Dobra, ale nie mogę zacierać. Ej, wstał, a tędy ja bym poszedł. No, lokację trzeba kończyć, ale czemu nie przyszedłem tutaj? Może dlatego? Moment, czy to jest? Tamto w formie czworonożnej, czy to było coś innego? Trzy aż. Ej, to nie był po prostu może duży... Ten duży żuczek, który ja ścigam? Ej, bo tak wygląda. I w sumie ładunek miał taki, który mógłby to nawet zasugerować. Ej, co? Gdzie? Jak? What? Nie, serio, te przejścia są tak mało widoczne. A ja zawsze tam leciałem, a to można było tutaj zbiec sobie. No, tak prawie. No, tam nie chcę wpaść. Na razie pójdźmy sobie tutaj. A w ogóle stop. Czemu jest tak ciemno dookoła moich nóg? No, oczywiście dlatego, że latarnia nie była zapalona. I właśnie dlatego ją wrzucam na pierwsze miejsce w tym momencie. Po każdej mojej śmierci będę po prostu wciskał sobie kwadrat i będę mógł ją zapalić. Bo chyba z pierwszym przedmiotem się startuje, a nie z tym, z którym się zginęło, prawda? No, i problem z głowy. Nie będę już o tym zapominał. No i zdecydowanie jaśniej jest teraz. Okej, dobra. Coś to za wrota? Jakiś kolejny teleport? To wygląda na pułapkę. Och, niewidziani! Czyżby wreszcie? Oj nie, a to jest dziura przecież. Czy ja zginę, jak tam spadnę? Nie? A może, kurde, nie, no 6000, nie chcę tutaj później włazić z powrotem. No ale z drugiej strony, a nie, dobra. Jeżeli się nie mylę, to zamknięcie lokacji będzie w tą stronę właśnie, w którą biegnę. Kurde, ja wziąć tam ten przedmiot. I tamten chyba, bo tam jest chyba też drugi. Pierwsze, przedostać się na drugą stronę. Jakoś. No łowców nie ma, tak? Tropicieli, znaczy się. No, to dobrze. Czy jakoś tutaj, przytulając się do tej ściany, przypadkiem nie będę mógł wejść? Nie. Czyli pewnie tamte przedmioty dopiero jak dopadniemy tą babkę. Ale wiesz co? Chyba mój koktajl cię sięgnie. Kurde, nie. A może stąd? Kurde, no co jest grane? No już jestem naprawdę wystarczająco blisko chyba. Nie! No dobra, dostała, ale ja spadłem. Wprost na gościa. Kurde, raz to działa przez nagrobki, a raz nie. Trzeba uważać. Nie, no dobrze, że jeszcze mam w śnie tropiciela zapas fiolek z krwią. O kurde. A myślałem, że... Ej, zmienił postawę z powrotem? Na dwunożną? Humanoidalną bardziej? Nie? No szkoda. Wtedy są łatwiejsi. Chodzi tak, zaskakują jeszcze czasami. A tam na końcu jest przedmiot. Aby co wypuścimy się tam sprintem, ale jeszcze tutaj. Muszę krainę olbrzymów zwiedzić. Nie, akurat te olbrzymy rzucające kamieniami, no w ich przypadku żałuję, autentycznie żałuję, że się respawnują. No tak upierdliwe bestie. Oj, żuczek! Stój, 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 kochaniutki! O nie, kamień, kurde, kamień w łeb! Ej, ruszył do mnie, ale dobrze, to był fuks. Aha, ale już kolejny kamień poleciał. Żuczek niestety zniknął. Zresztą to jest błąd, nazywając go żuczkiem, chyba. Muszę się bacznie przyjrzeć. Ej, dobra, wiecie co? Chyba najpierw pójdziemy tego z góry wyczyścić. Jeżeli tu się w ogóle da tak przejść. Dobra, da się. Okej, tak, ty zginiesz najpierw. Ale nie mogę za długo stać w tym miejscu. No właśnie, bo tam kamienie fruwają i to widzę z trzech różnych lokacji. Czyli typowo jak w filmie Adrenalina Jason Statham. No nie można się zatrzymywać. O kurde! Dobra. Ej, no ty, spokojnie. 7500. Jeszcze aby co, nie ma się czym martwić. No i widzicie, to, że wszyscy rzucają jeszcze inni oprócz niego, powoduje, że nie mogę dłuższych kombinacji wyprowadzać. Bo zgarnę zaraz kamieniem w łeb i umrę. No ale dlatego też trzeba zdrowie trzymać w pełni. Na maksa cały czas. Ej, tu się można ładnie schować, tu mnie chyba nikt nie trafi, prawda? A jeśli mnie trafią, no to mam nadzieję, że kolejny patch to naprawi. Bo to nie powinno mieć miejsca. Co o to, że jeszcze żył? Mimo to... O kurde! Dobrze, że nie trafił. Który? Tamten. Jak do ciebie się dostać, mi powiedz kolego.
cię muszę ukatrupić. Muszę przejść przez Bajoro, tak? No to słabo. Nie chciałem tam wchodzić. No jak trzeba, to trzeba. O szlak, ale się wmontowałem. Totalne szambo. To jest totalne szambo. Mam powolne zatrucie. Co to za monstrum? Poruszam się wolno jak mucha w smole do tego. O szlak. No to ładnie. Co to kurde jest? No zabiło mnie. Trudno. Ale co to ma być? Ale ktoś ma porytąbanie. A tak w ogóle nie wiem. W ogóle może zauważyliście, że praktycznie nie używam przedmiotów, które mogłyby mi teraz ułatwić tutaj grę. Czy na przykład dodawanie statusu ognia, czy tam błyskawicy na broń. Jakieś specjalne miksturki, inne pierdółki. Ale wiecie co? Ja to zawsze po prostu zostawiam na czarną godzinę, kiedy po prostu nie będę mógł sobie dać rady. A tutaj wydaje mi się, że jestem w stanie podołać, jeżeli odpowiednio się sprężę. Ej, czemu tyle razy? Ej, bez przesady, co? Taki słaby jestem? Ja, tej, kurde. A, bo inaczej, to było inne combo przecież. Trzeba było od podwójnego cięcia zacząć. No, czyli ciosu ładowanego. To jak właśnie w tym przypadku. No niestety, nie mogłem mu zrobić riposty, bo nie był do mnie tyłem. A po co on aż tak bardzo podbiegał? Oj, chyba po to. Nie pozwolić mu zdziać ogniem. Nie, 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 kurde. Drugi priorytet, nie pozwolić mu przybrać tej formy. Bo tak chaotycznie atakuje, kurczę, ciężko go wyczuć. Ale cały czas ogniste klejnoty. W kształcie sierpu. Cholera, czemu? Czemu akurat taki dobór przedmiotu? Ale co, moment, może nie muszę walczyć z tymi olbrzymami wcale. Może wcale to nie jest konieczne, może tylko wystarczy sklepać tego gościa tutaj. Moment, kurde, nie tutaj. Wcześniej. Tego gościa tutaj. No. Nie, 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 tam są moje... O, szlak. Oba, 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 no. Niestety nie ma takiej samej mechaniki jak w przypadku Estusów. Że można było dwa naraz cyknąć. Te pojedyncze fiolki trzeba rozbijać na sobie, a nie brać łyki z butelki. A nie, co? One są takie mocniejsze. Albo ja jestem taki słabszy. Ej, może moja broń jest zniszczona. No nie, kurde, jest acycacy, bym powiedział. To czemu takie rzeczy? Nie, bo tam myślałem, że może skoro tam też było jakieś Bajoro, to może tędy będzie szybciej. Może mi się uda. Ej, to tylko zjawa. O kurde, dobra. Ale nie straszcie mnie w ten sposób. Dobra, jestem już w jakiejś... Jesteś i ty. O! Czy ja mogę z tą pogadać? A zresztą tak wcześniej cię zaatakowałem już. Nie, ale serio, sprawdźmy. Odsuń się, odsuń się. O, atak po cichu. Dobra. Nikczemność, kobieta. Nie, dobra, rozwalmy ją. Nikczemność kobieta. Dzwoniąca kobieta odeszła, a dźwięki złowrogiego dzwonu ucichły. Delikatnie zmieniłem to zdanie, że pasowało do tego, co wyleciało z moich ust, a nie do tego, co było na ekranie. Sorry. Nie, ale serio, idziemy w tamtym kierunku, czy skaczemy dalej? Ale stop, stop, stop. Ja muszę się dostać z powrotem w tamto miejsce, gdzie byłem. Bo tam jest dużo moich tętnień. Niestety, trudno. Trzeba będzie jeszcze raz zawalczyć z tym monstrum, które miało 1000 oczu. Na czymś, co się przypominało głowę, ale tak naprawdę głową nie było. Ale okej, skoro tam zejdę, to chyba autentycznie, jawnie nie muszę z nimi walczyć. Więc mogę po prostu przesprintować obok nich. No, ale to nigdy nie jest mądre. Zwłaszcza, że to jest żuczek. Które serio bardziej mi o żuka chodzi niż o ciebie teraz. Jest, dobra. No i teraz mogę sprintować. Czyli tutaj, delikatny rush. Ale kurde, tu też będą latały kamienie. Ale dobra, tętnienia, tętnienia, tętnienia. Nie widziałem, żeby któraś z bestii je miała. Ale już może zacznę w ten sposób. O kurde, no nie. I antidotum. No co ty robisz? Skacz do niej!
No i patrzcie, znowu to zrobiła. Przynajmniej chciała zrobić. No, o, ale żyje, uwaga, żyje jeszcze. No nie, już nie będę raczej. I mam nadzieję, teraz mamy jawną szansę, żeby przetestować mechanikę. Czy, jeżeli ta sama bestia, która miała już moje tętnienia, zabiła mnie powtórnie, czy ona po prostu dodaje sobie, czy to będą tylko te 3000, które teraz miałem. I przesprintujemy to, pełen rush, nikogo nie zabijam. Po prostu chcę to sprawdzić, jeszcze przed końcem tego odcinka. Więc pełen bucik i przygotowany antidotum. Tu fiolki na szczęście pod innym przyciskiem. Czyli moment, teraz bez dźwięku dzwonu już nie będą mnie atakować? Kurde, no to trochę słabo, to mogłem ją w sumie zostawić. Tak naprawdę. Nie, serio. Bo to by to czyniło z tej lokacji całkiem niezłą miejscówkę do walki PvP. A teraz jestem skazany na totalny random. Czy niezbyt wysoko przypadkiem? Kurde, jakby to weszło, to było naprawdę spoko. Ale właśnie, żeby przetestować tamtą mechanikę, to ja muszę tutaj zabić go i nie zginąć. No cholera, a zapowiada się, że może być z tym ciężko. Uch, dobra. No, to troszeczkę był overkill, no ale sorki. Dla bezpieczeństwa. Chyba pełen rush. I może z pochodnią. Tam na dole będę sobie mógł oświetlić. Ale tylko jak ją zabić? To jest naprawdę ciężki przeciwnik, bo ja nie wiem co się dzieje, ale podchodzę i bam, nie mam większości zdrowia już. Nie wiem dlaczego tak to się dzieje. Dobra, was nie zabijam. Tylko chcę ją przetestować. Ale wiecie co zrobię? Trochę odejdę. Bo tu jest kawałek suchego lądu teraz. Dwa, no muszę poużywać. A 3, ona została tam. Dobra, rzucaj. Lepszej okazji nie będzie. Ej, co mnie rozwali... Aha, trucizna? Brawo, Piechol, brawo. No, bravissimo. Tak, pięknie, skupiłeś się na leczeniu, ale antidotum już nie zażyłeś. Tak jest, super. O, nie, dobra, kochani, serio. Ja w tym momencie kończę ten odcinek. Ale już za jakiś czas się zabiorę za nagrywanie następnego. Postaram się zmęczyć tą lokację do końca w tej sesji nagraniowej. Więc trzymajcie się, wielkie dzięki za oglądanie. Pozdro, cześć, hej!